Gdy myślimy o znanych postaciach mediów, nie sposób pominąć Jacka B., który był dziennikarzem w TVN oraz RMF-FM. Niestety, jego nazwisko pojawiło się w kontekście nieprzyjemnych wydarzeń. Wraz z trzema innymi osobami został zatrzymany pod zarzutem dokonania rozboju, w którym użyto niebezpiecznych narzędzi przeciwko właścicielowi firmy medycznej ze Śląska. Incydent miał miejsce w dniu 12 sierpnia, kiedy to oskarżeni spotkali się z jednym z przedsiębiorców na parkingu w jednym z zabrzańskich centrów handlowych. Policja, która informowała o sprawie za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej, ujawnili, że przy zatrzymanych znaleziono nóż oraz przedmiot przypominający pistolet. Z decyzji sądu wynika, że mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Mogą oni ponieść karę sięgającą nawet 20 lat pozbawienia wolności. W toku śledztwa ustalono również, że z konta jednego z zatrzymanych przelano milion złotych. Informacje te przekazali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jak wynika z doniesień redakcji Gazety Wyborczej, Jacek B. Ma pełnomocnika, który reprezentuje go w sprawie. Z relacji prawnej wynika, że mężczyzna nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Jego obrończyni Aleksandra Kokoszka złożyła skargę na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Podkreśliła, że w aktualnej sytuacji nie może mówić o szczegółach sprawy, ale zapewniła, że jest ona skomplikowana oraz podjęte zostały odpowiednie kroki prawne. Wkrótce po zatrzymaniu Jacka B. Media obiegły szokujące wiadomości. Głos w sprawie zabrała żona dziennikarza Alicja Pyszka Bazan, która jest również laureatką nagrody Grand Press. W mediach społecznościowych opublikowała oświadczenie, w którym wyraziła swoje zdumienie sytuacją. Wspomniała również, że jej mąż został aresztowany w związku z niezwykle poważnymi zarzutami, a z uwagi na dobro ich córki, postanowiła nie komentować sprawy publicznie. Skupiła się na ochronie magiedy oraz reszty rodziny. Pyszka Bazan dodała, że ze względu na zaistniałe okoliczności nie chce wnikać w medialny dyskurs oraz prosi o zrozumienie dla jej decyzji. W obliczu szokującej sytuacji priorytetem staje się dla niej ochrona dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa. Przyznała, że mimo trudności czuje potrzebę, aby bronić rodziny przed nieprzychylnymi komentarzami oraz spekulacjami. Nie pozostaje nam nic innego, jak z uprzedzeniem obserwować rozwój sytuacji oraz czekać na dalsze informacje w tej sprawie, która zdaje się zaskakiwać nie tylko bliskich zatrzymanych, ale również całe polskie społeczeństwo.